Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Czyli tutaj oczywiście mówimy o ćwiczeniach twarzy, możemy to nazwać gimnastyką twarzy, siłownią dla twarzy, tak jak powiedziałaś, jogą twarzy przede wszystkim to jakby, jak ja to nazywam, ale tutaj jest też szereg innych rzeczy, jak automasaże, jak odpowiednia pielęgnacja, no oczywiście najchętniej oparta na naturalnych składnikach, aczkolwiek nie zawsze, ale to jest też tutaj u mnie praca z ciałem, to na co ja bardzo zwracam uwagę i nawet tak naprawdę od tego zaczynam, ja się przyglądam sylwetkom i od tego wychodzę. To jest ważne. Ja też widzę jakby u siebie, jeśli ja się z jakiegoś powodu gdzieś tam tak ruchowo zaniedbam, bo nie wiem, na przykład byłam chora, miałam gorszy okres, albo zwyczajnie czasami po ludzku mi się nie chce, tak, no bo to też trzeba sobie czasami odpowiedzieć na pytanie, czy zawsze mamy i czy to jest potrzebne być tak w 100% wiesz, aktywnym pod każdym względem, czy czasami nie warto odpuścić. To też zauważam, jak nie tylko moje ciało gdzieś tutaj obrywa, nie ciało, to jest też właśnie ważna rzecz, ciało. Co to znaczy ciało? Bo zazwyczaj do ciała podchodzimy, wiesz, od stóp do miejsca, gdzie zaczyna nam się szyja, nie? I ja też tutaj się złapałam, żebym to o mało nie poszła w tą stronę, czyli że obrywa ciało, czyli w tym sensie, że nie tylko tutaj ta część dolna, ale również twarz, bo no trudno oddzielić głowę od całej reszty. I my też o tym zapominamy, dlatego warto nie tylko ćwiczyć na siłowniach nasze, nie wiem, mięśnie, czy chodzić na jogę, na pilates, na wszelkie inne formy aktywności, ale też trzeba pamiętać, że od szyi w górę mamy mnóstwo mięśni, o które warto zadbać. To od kondycji mięśni przede wszystkim zależy wygląd postępujący z wiekiem, wygląd naszej twarzy, dlatego że jeżeli mięśnie będą w złej kondycji, to i skóra będzie w złej kondycji. Jeżeli zajmujemy się tylko i wyłącznie dbaniem o skórę, to jest tak, jakbyśmy dbali, nie wiem, wyobraźmy sobie, że mamy płaszcz i dbamy tylko o jego wierzchnią warstwę, a na podszewkę nie zwracamy uwagi i na przykład wypraliśmy go w złej temperaturze i podszewka się skurczyła. To tak samo będzie tutaj, tak? Czyli te mięśnie, to załóżmy jest ta nasza podszewka, jeżeli one się gdzieś tam pokurczą z wiekiem nieodpowiednio, no to się tutaj zaczyna nam wszystko wyginać. I teraz, wiedząc, mając jakąś tam podstawową wiedzę, zaraz też o tym powiem, to wiemy, jak te mięśnie ćwiczyć, które mięśnie należy wzmocnić, które zrelaksować. I to jest też bardzo ważne, żeby w tych metodach naturalnych pamiętać, że ile ćwiczeń, tyle masaży. Że to są takie dwie, bym powiedziała, bardzo siostrzane gałęzie i bardzo potrzebne. Natomiast oczywiście trzeba wiedzieć, jak ćwiczyć. Trzeba wiedzieć, jak masować. I to jest jak ze wszystkim. No, trzeba też wiedzieć, jak sobie ugotować posiłek. Trzeba się tego nauczyć i tą wiedzę zdobyć. Podobnie tutaj. No, są różne metody, są książki, są kursy, są warsztaty, są, nie wiem, jest mnóstwo chociażby u mnie darmowych treści na moich kanałach. Także jak? No, trzeba poznać temat, trzeba się nauczyć. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.